W dniu 29 stycznia bieżącego roku został podpisany protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Indiami. Umowa ta pierwotna została zawarta jeszcze w 1989 roku. Jakie są podstawowe postanowienia nowego protokołu? Generalnie rzecz biorąc, odnoszą się one do zasad opodatkowania tzw. biernych kategorii dochodu, czyli dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Jeżeli chodzi o dywidendy i odsetki, maksymalna stawka podatku, który może być pobrany u źródła tego typu płatności, została obniżona z 15 do 10%. Natomiast w przypadku należności licencyjnych i zrównanych z nimi płatności z tytułu tzw. usług technicznych, stawka ta została obniżona z 22,5% do 15%. Kolejne zmiany dotyczą wprowadzenia tzw. klauzuli nieruchomościowej, pozwalającej na opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia akcji lub udziałów spółek, których głównym składnikiem majątkowym jest nieruchomość położona w jednym z obu umawiających się państw. Ponadto została wprowadzona nowa klauzula dotycząca, szersza klauzula dotycząca wymiany informacji, obejmująca zarówno te podatki, których bezpośrednio dotyczy umowa, jak i wszelkich innych podatków, a także wprowadzone zostały przepisy dotyczące tak zwane klauzule antyabuzywne. Są to przepisy, które dotyczą ograniczenia korzyści umownych w sytuacjach, gdyby umowę chciano wykorzystać dla stworzenia pewnych sztucznych struktur podatkowych, czyli innymi słowy dla stworzenia takich struktur, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania. Jest to bardzo charakterystyczny element polskiej polityki traktatowej, zapoczątkowany jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to do protokołu, do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z roku 1995 z Luksemburgiem wprowadzono postanowienie, które wyłącza zastosowanie umowy do struktur tak zwanych sztucznych, czyli struktur, których jedynym celem jest uzyskanie korzyści podatkowych, a nie ma jakiejś innej treści ekonomicznej.